W końcu, zobaczcie, kto chodzi na ryby, to wie, że taka paczucha jak przychodzi, to serce się raduje. I u mnie po 6 latach dzisiaj w końcu przyszła paczka. Po 6 latach paczka przyszła. Znaczy nie po 6 latach paczka przyszła, ale pierwszy raz też zamówiłem online. Takiego na ryby, nie? Tutaj jest mało rzeczy, co możecie kupić na ryby, na łowienie ryb, nie? Ale w Polsce było tego trochę i naprawdę w Polsce to macie raj. Macie raj. Ja znalazłem jeden sklep gdzieś w Ohio, gdzie można kupić takie wspaniałości. Zobaczcie, w końcu znalazłem kulki proteinowe. Tutaj jest 2 słoiczki, 3 i tam truskawka. Zobaczcie, truskaweczka i jakiś chyba candy nut. A to jakieś słodkie. Z firm, to jest ta firma Nash. Jest Foxik, no w miarę fajne. I ta firma tutaj, CC Moore, to jest chyba brytyjska firma. I jeszcze jest tutaj jakaś firma. Ale ogólnie to, co macie w Polsce, to porównanie z tym, co my mamy tutaj w Stanach. W Stanach to, uwierzcie mi, jeden sklep, może 2 sklepy mają jakieś rzeczy na karpie. A wszystko inne to takie wędki, jak u nas tutaj w okolicy, to takie morskie wędki, gdzie możecie pojechać i złapać merlina. Także ja jestem przeszczęśliwy tą paczuchą. A, tu jeszcze takie boosterki są. Fajne, żeby kulki sobie namoczyć w takim boosterku i dać im więcej mocy łowienia. Ja jestem happy. My raz na jakiś czas na takie coś pozwalamy. Jest to serniczek własnoręcznie zrobiony z malinami. Zrobiony wczoraj, dzisiaj już się ładnie zastygł. Do tego kawka, pyszna kawka bezkofeinowa. Ostatnio pijemy coraz więcej bezkofeinowej kawki. I taki serniczek. Oczywiście to jest keto serniczek bez dodatku jakiegokolwiek cukru. Troszeczkę słodzika, monk fruit i tyle. Co ty taki zaspany? Co ty pokazujesz? Kupiliśmy wózeczek i jest dalej za mały. Nic się nie mieści. Jeszcze o plecak na plecach i ty masz torbę. No. Nic się nie mieści. Co ja ci poradzę, jak ty tyle rzeczy masz? Udało, słuchajcie, się nam dotrzeć do miejscówki, gdzie możemy połowić ryby. Ludzi jest, powiem wam, dość sporo, jak na niedzielę. Wczoraj była fajniejsza pogoda, ale miał być taki huragan, miał strasznie padać, więc stwierdziliśmy, że odkładamy wyjazd na jutro, czyli na dzisiaj. Dzisiaj już jest gorąco, ale no cóż, na razie jeszcze słońca nie ma. Zaraz wam pokażę, jaki piękny, pięknie słońce się przebija przez chmury. Jest tak trochę zachmurzone dookoła, ale jest naprawdę ładnie. Piękny widok jest. Tam są góry i góry są w chmurach. Tam trochę się słońce przebija. No naprawdę jest bardzo ładnie. A tam zobaczcie, właśnie przyjechał pan. Przybliżę wam. Rower, wędki na rower zapakowane. I dawaj! Większość ludzi tutaj, może 2-3 osoby plus my. O, z takim wózeczkiem zapakowanym z gratami. I ogólnie zasady. W regulaminie pisze jedna wędka na jedną osobę, a tu biorą po 3-4 na osobę. Aż się muszę strażnika zapytać, jak to jest. Nie? Niestraszne nam słońce ani trochę. Jesteśmy przygotowani takie wędkowanie, na, to rozumiem. Na stówkę. Tak jest, można posiedzieć. Wentylacja jest, to można sobie pootwierać z obu stron. Także jest fajnie. Nawet taki mały deszczek jakby padał, można tutaj spokojnie pod tym siedzieć. I nic się nie stanie. Naprawdę bardzo fajny zakup. Cena. Podałeś wam ceny w tych filmikach, czy nie? Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie, jak podajemy wam ceny w ogóle, to co kupujemy, jak to wygląda. A ogólnie zrobimy taki jeden fajny filmik. Pójdziemy do sklepu, zrobimy zakupy w tym sklepie, co my kupujemy. Produkty organic i pójdziemy do takiego sklepu, takiego
malutkiego jakiegoś bazarku, mało znanego sklepiku, na przykład meksykańskiego, bo też ostatnio były zarzuty, że podajemy nieprawdę, że oszukujemy ludzi, że jest tak drogo i w ogóle nie wiem, że odstraszamy ludzi od zamieszkania w Kalifornii. Tak. Powiem wam, że my kupujemy produkty takie najbardziej zdrowe, nie co możemy, nie? Wybieramy i płacimy tyle, ile płacimy. A w komentarzach takie czasami mamy takie brzydkie komentarze, że oszukujemy ludzi, okłamujemy ludzi, że tyle jedzenia nie kosztuje, że jedzenie jest dużo tańsze, że prąd jest dużo tańszy. No tak, jest dużo tańszy. My płacimy, teraz przyszło nam w tym miesiącu $180 za prąd, bo w okresie takim letnim, gdzie ludzie zużywają więcej tego prądu, no to Edison, czyli ta cała sieć energetyczna, sieć, co kupujecie od nich prąd, na przykład w okresie właśnie tym, kiedy jest większe zapotrzebowanie na prąd, podnosi na 68 centów za kilowatogodzinę, a w okresie zimowym, gdzie tego prądu mają więcej i ludzie nie zużywają, no to energia spada do 48, czyli prawie 20 centów na jednej kilowatogodzinie, więc my tyle płacimy. Ostatnio, przez ostatnie jakieś półtora roku do dwóch, nie schodzimy poniżej $130. Nie. Miesięcznie. I dostajemy opinię w komentarzach, że ktoś, że tyle, nie, że to jest nieprawda. Znaczy, wiecie co, jak macie na przykład i mieszkacie we dwójkę i macie malutki domek czy mieszkanie jak nasze i zapalacie wieczorem telewizor na 2 godziny i 3 żarówki, okej, okay, rachunek będzie $40. Ale jak mamy akwarium, telewizor chodzi prawie non-stop na weekendzie, no piekarnik, to uwierzcie mi, piekarnik, płyta, dużo właśnie gotujesz, pieczesz, więc pralka, my płacimy suszarka, tyle za prąd. Nie dodaję sobie $100 czy 200. Znajomy w Palm Springs, mówiłem wam już, w okresie letnim, on ten domek wynajmuje, więc tam klimatyzacja chodzi prawie non-stop, gorąco jest, $900 w okresie letnim, w tym momencie. No słuchajcie, idzie chyba burza mała. Może nie taka mała. Niebo zaczęło się robić ciemne, chmury ciemne dookoła. Upalowaliśmy naszą parasolkę, upalowaliśmy nasz kibelek. Może być ciekawie. Nawet fale na jeziorku zaczęły się pojawiać. Jest przyjemnie, powiem wam. Jak zerwał się ten wiaterek taki, to jest fajnie, przyjemnie. Powiem wam, że tutaj nawet ludzie nie mają zielonego pojęcia o łowieniu ryb. Naprawdę, tutaj jest tragedia. Te same opowieści. Wyższa woda, nie biorą. Niższa woda, nie biorą. Z tego, co słyszę tutaj od ludzi. Te wędki takie króciutkie tutaj łapią na 1,5 metra wędka, zarzucają 4 metry od brzegu, bo dalej nie poleci na tej krótkiej wędce. Druga rzecz, tam koleś, od tam, w takiej jasnej bluzie, z tą niebieską parasolką, tam jest teraz przy wodzie, przy brzegu, zapał przed chwilą karpia, takiego, ja wiem, nie wiem, czy kilogram miał ten karp. Oczywiście wzięła ta ryba, jak zaciągnął tą rybę, to tak raz zaciągnął, drugi raz dociągał w powietrzu, tak jakby i tak szybko zwijał tą rybę, ta ryba tuż później tak wyciągnął na brzeg, wyholował ją, rzucił w ten piach, no ciągnął w ten sposób tą rybę, to jest jakiś Azjata, jakby był na jakiejś bezludnej wyspie i od tego zależało jego życie. Przetrwam, albo nie przetrwam, muszę zjeść tą rybę i wiecie jak to jest. I później dopiero jak już wyciągnął na brzeg tą rybę, ta ryba się, wiecie, w tym piachu tam obtoczyła kilka razy, pokieraszowana, rzucił ją w ten podbierak i umył w podbierak. Nie wiem, czy będzie tą rybę brał, czy nie. Malutki karpik. Tak, tu jest kawka. No taki karpik. Jak większy bękart. Ale naprawdę ludzie tutaj są bez pojęcia, no, jeżeli chodzi nawet o ryby. I po rybach. Jakie sukcesy? Żadne sukcesy. Dzisiaj zero. Łapaliśmy, czy łowiliśmy jakieś 4,5 godziny. Żadnego brania. Jeden sąsiad zapał jednego suma jak my tydzień temu i taki jeden Azjata, to chyba ze 4 karpie, jeden taki ze 2 kilo i ze 3 takie małe jak takie. Także dzisiaj bez sukcesów, nie wiem, może kupiliśmy zbyt fancy kulki, moim zdaniem. Bo wiecie co, tutaj wszyscy łowią jakieś tam robaki i jakieś ciasto, z tego co chyba słyszałem, ale głównie to robaki. A my kupiliśmy takie kulki gdzieś tam z Ohio, jak wam pokazywałem. I te ryby być może nieprzyzwyczajone. No to wychodzi, no bo jak inaczej to wytłumaczyć. Żadnego brania. Albo czekamy do jesieni. Na jesień może będą lepsze brania. Na chwilę obecną zero. Idziemy do domu. Dzisiaj kolejny
keto danie. Sałata masłowa, rzodkiewka, ogórek, troszeczkę śmietany i do tego jajeczka sadzone z płynnym żółtkiem. Najlepsze jakie mogą być. A zobaczcie na to. Serniczek malinowy.